Anthony, right in the front. Great, great, thanks. Anything you need, Henry, just let me know. Zdradzę wam pewną rzecz. Jak wygląda wybieranie tematów na TV filmy? Zazwyczaj robimy mini burzę mózgów, ale i zdarza się, że autor proponuje kilka najróżniejszych tematów. I to wtedy powstają najdziwniejsze koncepcje pokroju, co robi... A nie, tego nie mogę wam zdradzić, ale powiem, że ma to coś wspólnego z pewnym polsatowym herosem. Jak dobrze wiecie, cenię sobie absurd i dziwne połączenia. Jeśli robić jakąś topkę, to najlepiej na szalonych warunkach. Ludzi przecież zauważamy wszyscy. Zwierzęta zazwyczaj też dość mocno rzucają się w oczy, ale... rośliny. W filmach, animacjach pojawiają się krzaczki i kwiatki, wyjątkowo ważne, i to właśnie tym dziwacznym tematem dziś się zajmiemy. Voilà, mówiłem, że będzie dziwnie. Ow! Run! But what about Smith? He's a big lad! I have hundreds of liters of unused hydrazine. Zaczynamy powolutku w kwestii filmowej wagi, ale jakże ostro, jeśli chodzi o znaczenie rośliny. Ziemniaki w Polsce mają dwa pomniki, jak się okazuje. ONZ określiło rok 2008 rokiem tej rośliny. Ba, jak doszło do choroby bulw w Irlandii, było to przyczyną wielkiego głodu, który zebrał spore żniwo, i tak jest to trochę niezręczny żarcik. Dość o tym. Wiemy już, że pyry są ważne w diecie każdego, bo często są albo tanie, albo łatwe w uprawianiu. I taką też rolę otrzymały w filmie Marsjanin od Ridleya Scotta. Robiąc lekki skrót fabularny, główny bohater Mark Watney, grany przez Matta Damona, musi przetrwać na tytułowej, samotnej wyjątkowo planecie, a jako że racje mają to do siebie, że się kończą, trzeba by było zrobić sobie pole uprawne. I paradoksalnie to właśnie perypetie z Solanum tuberosum są bardzo ciekawym wątkiem. Obserwujemy, jak bakterie z ziemskiego nawozu, który Mark wykonał samodzielnie, zaludniają marsjańską grządkę, a potem on dba o te uprawy. Perypetie z ziemniakami są istotną częścią tak filmu, jak i książki, więc śmiało można powiedzieć, że stały się osobnymi bohaterami historii. Powstaje nowy gatunek nawet. Dostajemy przepisy na potrawy, a pomyślałby ktoś, że to taka niepozorna roślinka. And there's nobody who can stop me. How to recognize different types of trees from quite a long way away. Number one. The larch. The larch. Oh, don't mind that. It's just the cat. Świat Harry'ego Pottera jest niezwykły. Wciągnął masę ludzi i kompletnie się nie dziwię, bo sam dorastałem z tymi książkami i filmami. I już w części drugiej dość jasno zarysowano rolę pewnej wierzby. Wierzby bijącej. Agresywnego drzewa, które tłukło każdego, kto postanowił zbliżyć się do niej. Wszyscy kojarzymy, jak skończył Ford Wesleyów. Różdżka Rona czy Nimbus 2000. A jak się okazuje, całość nakazał posadzić Albus Dumbledore w 1971 roku, gdy do Hogwartu trafił pewien osobliwy jegomość, Remus Lupin, jeden z moich ulubionych bohaterów całej serii. Film co prawda odrobinę zbliżył drzewo do samego budynku szkoły, ale jego funkcja strażnicza wrzeszczącej chaty, czy uroczego przerywnika między scenami jest zauważalna. Jedyną wierzbą, jaka może z nią konkurować, jest babcia wierzba z Pocahontas, ale w kwestiach bojowych nie ma co mierzyć ich poziomów mocy. Kto więc podchodzi pod bijącą wierzbę? Śmiało może być postrzegany jako głupia dzikuska. I to był okropny żart, wiem o tym. Watch your feet, you big oaf. It wasn't me. Przejdźmy więc może do animacji, bo w końcu ja robię ten materiał, więc lubię i mogę. Epoka lodowcowa to dość ważny film. Nie tylko cudem wyciągnąłem swoją mamę do kina, gdzie bawiła się jak dziecko mimo wyraźnych sprzeciwów, ale cała masa tekstów zakorzeniła się w języku potocznym, a już na bank wśród moich znajomych.
To była najlepsza próbka ankietowanych, jaką wówczas miałem. Sprawa jest prosta. Oto na Ziemi drastycznie spada temperatura, więc prehistoryczne zwierzaki zaczynają migrować tam, gdzie uda im się dłużej przetrwać, w nieco korzystniejszych warunkach. Już pomijam główny wątek ratowania dziecka i oddawania go swojemu stadu, nim tygrysy szablozębe albo smilodony, chyba tak się to nazywa, je zeżrą. I tak oto jeden z głównych bohaterów, wybitnie ciamajdowaty leniwiec imieniem Sid, słusznie zauważa, że raczej nie ma co liczyć na mlecze w tym sezonie i w swojej nieskrępowanej niczym ciamajdowatości, naraża się dwójce megaceropsów rzucających tak wbijający się w głowę tekst. No i niech mi ktoś powie, że to nie jest ważna roślina. Pewnie nawet nie chwyta się, co gadam. O, miamciu, to mleczyk. Chyba ostatni w sezonie. Well, that's an unusual story. I czas na musical. Horror musical ze świetnymi efektami praktycznymi i cudownymi utworami. Musical, który opowiada o zdecydowanie upadającej kwiaciarni. Obok tego rzecz jasna mamy nieśmiałego protagonistę, szefa, który drze mordę na wszystkich, kobietę pozostającą w wybitnie toksycznym związku, w której oczywiście zakochuje się nasz bohater Seymour. Then that's it. We'll go get married right now. Ale nagle trafia mu się okazja zakupu pewnej tajemniczej, kosmicznej rośliny od chińskiego sprzedawcy i wszystko zaczyna się zmieniać. I tak, wiem jak dziwnie to brzmi, ale sam film jest dziwny w ten świetny sposób. Wracając, nagle sklep uratowany, roślina rośnie, choć przy okazji wymaga żywienia się krwią i w końcu okazuje się w pełni świadomym stworzeniem. Audrey 2 nie tylko śpiewa i przemawia głosem lewego Stubbsa, ale i robi takie show, którego pozazdrościć może wielu reprezentantów komedii grozy. Believe it, baby. It talks. Całość zrealizowana jest świetnie od początku do końca, a to jak specjaliści od efektów poradzili sobie z wielką sadzoną, o samym filmie i jego oryginalnej wersji można zrobić materiał, więc zostawię wam tylko tę ciekawostkę. Miała tu grać Cyndi Lauper, a reżyserem miał być Scorsese. Michał, daj mi ten temat. Suddenly Seymour. Suddenly Seymour. Now, number one. The lodge. And now? Touch the apartment. Z Luke'em Besson mam dziwny stosunek. Niektóre filmy wywołują u mnie odruch wymiotny, jedne uwielbiam, inne darzę sentymentem, a jeszcze inne po prostu jakoś tam toleruję. Ale tak się składa, że Leona Zawodowca po wsze czasy będę uwielbiał bezkrytycznie. Nawet mimo kilku niepokojących wątków, na szczęście tylko w sferze domysłów. To kawał świetnego widowiska z zapamiętywalnymi bohaterami, doskonałymi scenami i zagranymi na tip-top. Dla niewtajemniczonych, to historia mafii, i mówię tak, żeby nie spoilerować, jeśli ktoś nie widział, która nie za dobrze wykonuje zadanie pozbycia się całej rodziny, bowiem przeżywa niejaka Matylda. Ta zostaje uratowana, albo właściwie sama się ratuje, kierując się do swojego sąsiada, płatnego mordercy Leona. I teraz cyk. Wiecie, że matkę Matyldy gra ta sama aktorka, co obiekt miłosny Seymoura, czyli Audrey? Bam, tak działa mój mózg, od aktorki do roślin. A skoro o roślinach. Leon to raczej samotny człowiek i tłumaczy to zawód sprzątacza, jego przykra przeszłość. Jedynie aglonema, roślinka nazywana, jest jego najlepszym przyjacielem, dba o nią albo niego, podkreśla, że łączy ich brak korzeni i tutaj spoiler, uwaga mówię, tu są numerki, żeby sobie przeskipować, gdy film kończy się, to właśnie Matylda i Doniczka opuszczają kamienicę, do tego symbolika przesadzania w finale jest po prostu cudowna. I co, no tak źle było? Kilka ciekawostek, dobre polecajki na wieczorny seans i nucenie do upadłego pewnego utworu z Little Shop of Horrors. I teraz wytłumaczę się trochę. Mamy przykłady wykorzystania roślin do przetrwania jako ważny element narracyjny, który zarysuje się w kolejnych częściach. Do tego jako klasyczne hasełko z animacji, potwora poruszanego przez ponad 6 osób i najbardziej ludzki element potencjalnie pozbawionego emocji sprzątacza. I to właśnie od tego przykładu
pokładu, wyszedłem, bo wiecie, zwierzątko na planie to zazwyczaj też streser, sporo niezamierzonych sytuacji i czasem brak kontroli. A taki kwiatek? Potraktujcie to jako teaser kolejnych materiałów. Dawajcie znać w komentarzach, jakie inne rośliny okazują się ważnymi elementami filmów, a ja dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć! Daddy, can I please fill them out? You know how I like to check into hotels.